Cześć, witam wszystkich kibiców Górnika. Jak z pewnością wiecie, część kadry naszego zespołu stanowią bardzo sympatyczni stranieri, czyli piłkarze pochodzący z innych krajów, w przypadku Górnika również kontynentów. Co tak naprawdę wiemy o ich ojczyznach? Co warto zwiedzić? Z czego jako naród są dumni? Jakie panują zwyczaje? I wreszcie, to chyba ważne również dla nas, co przywieźć z takiej wycieczki, co koniecznie zjeść? Tego wszystkiego będziemy chcieli się dowiedzieć właśnie od naszych piłkarzy z nowego cyklu. Zapraszamy Was na program Poznaj Mój Kraj. Na początek Martin Hudy, Roman Prochaska, czyli Słowacja. No, wydawałoby się, że o kraju naszych południowych sąsiadów wiemy przecież wszystko, ale czy tak jest na pewno? Kto z Was wie, że Bratysława jest miastem wyjątkowym, wyjątkową stolicą, ponieważ graniczy z dwoma państwami, z Węgrami oraz Austrią? Albo kto z Was wie, że właśnie na Słowacji funkcjonuje i działa najdłużej pracujące przedsiębiorstwo na świecie? Mam tu na myśli Mennicę Kremnicką, która działa nieprzerwanie od 1328 roku, wybijając monety. Co jeszcze? No, mam nadzieję, że więcej ciekawostek dowiemy się od naszych piłkarzy. Piękna Słowacja słynie m.in. z jaskiń na terenie kraju. Jest ich około 6 tysięcy. Polscy turyści upatrzyli sobie szczególnie dwie, Bielańską oraz Lodową. Ciekawe, czy nasi piłkarze mieli okazję zwiedzić którąś z nich, a może polecają jakąś inną. Zobaczmy. Mamy ich dużo, naprawdę. Nie byłem wszystkich, bo 6 tysięcy jest za bardzo dużo, ale byłem kilka. I znajoma jest Dobrzyńska Lodowa jaskinia, Lodowa. I Dziemieniowska jaskinia, to są takie, co ja znam, tak chyba, że najsłynniejsze. No tak, no w Dobrzyńskiej byłem ja też i też pojedzie tam z moimi dziećmi i to jest taka najznamieśnia, najlepsza. I obie myślę, że są tam gdzieś w Tatrach albo tam tak zwany słoweński raj, fajne takie miejsca w naturze. Setki kilometrów pięknych tras, fantastyczne pejzaże i krajobrazy, z tego słyną parki narodowe Słowacji. Czy Roman i Martin mają swoje ulubione? Sprawdźmy. W Tatrach, albo tam w koło Tater jest dużo takich parków. Tanap się nazywa jeden, a mamy więcej. I myślę, że tam gdzieś blisko granic z Polską, jak jest Popra, tam gdzieś myślę, że są też pieniny. To jest Pienap tak zwany i więcej. Na Słowacji naprawdę mamy taka przyroda, natura jest bardzo fajna, bardzo, bardzo ładna i dużo jest tam takich dla turystów miejsc, które mogą zwiedzić albo po prostu mogą nimi tak spacerować jakby. I to jest taki myślę, że na Słowacji takie najładniejsze, co mamy. No, dużo po prostu lasów, dużo takich gór i fajna, ładna natura. Ale ja myślę, że dużo Polaków wie o tym, bo ostatni raz jak byłem tam w Tatrach, to naprawdę dużo Polaków było tam i mogę powiedzieć, że naprawdę jest tam bardzo pięknie i mamy dużo takich parków, lesów, jak powiedział Martin, pięknych. Jeżeli ktoś nie lubi długich spacerów po jaskiniach czy parkach narodowych, może również na Słowacji zwiedzić zamek lub pałac. W kraju jest ich prawdziwe zatrzęsienie. Przyznam się szczerze, że moim osobistym faworytem jest zamek Spiski, wpisany na listę UNESCO, a właściwie jego ruiny, które łapią się do dziesiątki największych zamków w Europie. A jakie zdanie mają na ten temat nasi słowaccy piłkarze? Znany jest bardzo Spiski Pałac i Bratysławski. Ale jest kilka jest takich już takich starszych, takich jakby zrzucanych, że tam jest, nie są takie już. Została tak polowa z nich tylko, ale na przykład Becko i takie różne, ale i mamy też dużo, też tam w tej naszej historii jest dużo takich różnych królów, którzy tam mieli swoje tyto palace i tam wszystkim kierowali. Nitra też jest, no. Nitra jeszcze tam, jak grałem na Zobor się nazywa, taka
Jakby góra, taki kopiec i tam jest też taki pałac. Ale Bratislawski jest też bardzo piękny, naprawdę. Stolica Słowacji, Bratysława, jak już wspomnieliśmy na wstępie, graniczy z dwoma państwami, z Austrią oraz Węgrami, a tym samym jest z niej bardzo blisko do Wiednia oraz Budapesztu, przez co jest nieco chyba trochę w cieniu tych dwóch wspaniałych miast. Podobno niesłusznie, bo ma ona wiele do zaoferowania. Co dokładnie, na to również odpowiedzą Martin i Roman. Tak, z Trnava na najkrajowanejšia v Spartách. Tam slovo Bratislava jest, to nie jest také fajné. A Bratislava jest tak, jest mniejsza, jest taka, ma svoje fajné, ładne miesta, tam blisko Dunaja, rzeki, ale tak Wiedeń jest większa, więcej tej, jak byłem w Wiedni na przykład, bo Budapeści, tam jest więcej jeszcze takich palaców, takich katedral, takich różnych historycznych budynków, więc większa historia jest w Wiedni i Budapeszcie, ale i Bratislava ma swoje takie to stare miasto. No, stare miasto jest bardzo, bardzo, myślę, że ładne. Ten zamek jest tam fajny, tak, ten zoo fajna. Jest tam też dużo miejsc, wiesz, ona też tak jakby się buduje, ta Bratislava jeszcze, ale jest tam znowu kilka takich starszych miejsc, które nie są tak nowoczesne jeszcze. Ale do Trnavy przyjedź, je ładna. Tak, i Alek Sobczyk się mu podobało w Trnavy bardzo. Najwyższy czas na kulinaria. Tutaj Słowacja ma bardzo wiele do zaoferowania. Z pewnością każdy z Was zna smażone sir, knedliczki, ale to tylko początek. Moim osobistym faworytem są bryndzowe haluszki. Co to jest dokładnie? Czym różnią się od popularnej strapaczki? Zaraz sprawdzimy. To Roman jest to bardzo podobne, ale naprawdę haluszki to jest takie najznamejsze na Słowacji, a to na pewno każdy, kto przyjedzie na Słowację, to musi spróbować to jedzenie, bo jest fajnie. A te drugie, co się powiedział tam, serwy prażenie, to Martin nigdy by to nie zjedł takiego coś. To nie jest dla sportistów. Ale no naprawdę, no czasami ja też już jadłem to i jest to fajnie, ale nie jest to takie dla sportowców, ale te haluszki to naprawdę jest takie. Tak, jeszcze u nas jeszcze na przykład gulasz często, gulasz z knedlami, to są takie jakby knedle, takie coś jak kluski, ale takie inne. Są, a te strapaczki to jest z kapustą, się to gotuje, a też to są takie jakby jak haluszki, no więc to jest takie jakby takie kluski słowackie, takie małe, ale smakują inaczej niż na przykład tutaj ta rolada na przykład, jak jest takie znane to w Polsce, rolada z kapustą i tymi kuskami, to są takie trochę inne kuski, mamy inne, a też smaczne. Sprawdzimy również, co przyniesie nam kelner, jeżeli w słowackiej restauracji zamówimy paradajkową polewkę, morczację, mięso oraz czapowane piwo. No, ja jestem bardzo ciekaw. No i pierwsze dwie, ja powiem to trzecie, co jest. Paradajkowa polewka to jest pomidorowa zupa pomidorowa. Morczacie mięso, to jest mięso z indyka i to by było bardziej taki chyba filet, bardziej się filet sprzedawa, czasami udko, ale bardziej filet. I piwo, każdy wie, co jest piwo i w Polsce. Czapowane jest lane piwo. Co kraj to obyczaj. Każdy naród ma swoją unikalną kulturę, obrzędy i tradycje. U nas jest popularne na przykład śmigus dyngus, czyli polewanie wodą dziewczyn w lany poniedziałek, a czym jest jego odpowiednik na Słowacji, czyli sibaczka. No to typ się tym marzy, to jest trudno. Na wiosnę, jak jest Wielka Noc, to jest ten jakby na dzień, jak Jezusa Chrysta ukrzyżowali. Tak, potem to jak wychodzi, nie jest to ten sam dzień, nie wiem jak to dokładnie wychodzi, która niedziela, albo który to jest dzień, ale no po prostu to jest tak, że chłopaki biorą tak zwany korbacz, który jest zrobiony z takiego tak zwanej wrby, nie wiem jak jest po polsku wrba, z tego, że to tak, jak są na przykład
niektóre sery, parzone sery się przydają jak nitki, nie nitki, ale takie jak są zrobione w takim jeden przez drugi, nie? Tak to się zrobi, z tym robi. To jest takie całkiem twarde, a to się tak kobiety się tym... Ale tak ładnie się tak tym... Jakby daje taki, trochę taki parfum się da na nich, na przykład woda. Ale zły parfum. Woda, ten korbacz, tak jakby się szybi ryby, po dupie trochę i to tyle. A to jest taka tradycja. Ale to jest taki dzień dla mężów, bo oblejesz dziewczynki, dziewczynka ci musi coś wziąć i w końcu się napijesz jeszcze, no to jest idealny dzień. A po południu dużo mężczyzn chodzi już tak po czterech i już jest trudno. A co ja wiem, to dziewczyny w ogóle nie lubią ten dzień, w ogóle. Bo często jest tak, że my od rana na przykład, tak, że my się budzili na przykład o 6 albo wcześniej i rzuciliśmy mamę, ja nie miałem siostrę, ale jak dojść do mojego, tak siostrę rzucił do wanie, pełnej zimnej wody, więc to dla nich nie było przyjemne. Każdy z nas jako dziecko miał swoich bohaterów. Zorro, Wilhelm Tell, Robin Hood, czy też Janosik, niezwykle w Polsce popularny. Pamiętam swoje osobiste zaskoczenie, gdy już podrosłem i wyrosłem troszeczkę z popularnego serialu, gdy okazało się, że ten nasz Janosik nie jest do końca nasz, a jest to słowacki bohater narodowy, który zasłynął z tego, że łupił bogatych, a także rozdawał wszystkie fanty biednym. Czy tak było naprawdę? Jak tą postać tego rozbójnika widzą jego rodacy, nasi piłkarze? Tak, i kilka albo dużo filmów było o tym. Jest takim bohaterem, bo brał jakby od bogatym i oddał o biednym. A tak wszyscy mają robić. Jest, na pewno jest taka tradycja. Janosik bardzo znany. No każdy wie, jak każdy się powie Janosik, no to już od małych dzieciak wie, kto to jest, a i się myślę, że się uczy w szkołach. A tak, na pewno. Uczy w szkołach i jest bohaterem, no. I na koniec pamiątki. Każdy z nas, wracając z zagranicznych wojaży, przywozi coś, aby upamiętnić niezapomniane wakacje, niezapomnianą wizytę. Co koniecznie, co warto przywieźć ze Słowacji? Teraz chciałem powiedzieć to, no i nie. Tak, co byś... No to, co my mówili, śliwowice. I mój tata też robi bardzo fajnie, i jak przyniesie komuś. Nie, na pewno dużo ludzi wie, że jakiś taki alkohol, śliwowica, marchlowica, różne jabłkowica, wszystko, co się da, jak spali, to powiem, spali. Ale nie za dużo wypić tego, bo tak, to trochę, jest tak, to mocne. To myślę, że większość ludzi tak to wie, że takie jakby to się nazywa domace, takie domowe. Jakby domowe. I, bo reszta, no zawsze jakiś suwer, jak ktoś może kupić, na przykład ten palat bratislavski albo coś, ale myślę, że nie wiem, czy kogoś, jak to kogoś interesuje, kupić jako magnetkę, żeby coś takiego, ale to jest wszędzie to same. Więc myślę, że jak to z tym mówić, takie, no, to asi no, bardziej takie, że się tym wyróżniamy trochę od innych krajów. Jak widać, Słowacja ma nam bardzo wiele do zaoferowania. Przepiękne krajobrazy, niezadeptane szlaki, fantastyczna kuchnia, podobna kultura i, co bardzo ważne, zrozumiały dla nas język. O tym z naszymi piłkarzami moglibyśmy rozmawiać dłużej, ale będziemy rozmawiać już za 2 tygodnie o kolejnym kraju. Miejmy nadzieję, mamy taką nadzieję, że ten nowy cykl trafi wasze gusta, spodoba wam się i do zobaczenia za 2 tygodnie. Pozdrawujemy fanusików Górnika Zabrze. Ja Dymidurz.